Koleżanki i koledzy, drodzy goście. Konferencja nasza zamyka pierwszą pełną kadencję funkcjonowania nowego Zrzeszenia Studentów Polskich w środowisku szczecińskim. Kadencję charakteryzującą się znacznym rozwojem organizacji, kadencję wypełnioną działalnością na rzecz rozwiązywania problemów własnego środowiska, środowiska szkoły wyższej. W okresie tym zauważalny był wzrost znaczenia organizacji w systemie społecznym środowiska akademickiego i województwa. Szczecińska organizacja ZSP-owska dorównała największym środowiskom akademickim kraju. W czasie minionej kadencji liczba członków ZSP w środowisku wzrosła dziesięciokrotnie. Ze 170 osób na początku roku 1983 zwiększyła się do około 1800. Pozytywnym zjawiskiem ostatniego okresu jest powstawanie rad wydziałowych ZSP. Dobrym przykładem są tu rady wydziałowe Studiów Administracyjnego i Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Koleżanki i koledzy, szanowni goście. Miniona kadencja wniosła wiele nowych elementów programowych i organizacyjnych w życie zrzeszenia. Są to przede wszystkim inicjatywy socjalne. Na niespotykaną dotychczas skalę ZSP włączyło się w opracowanie nowego systemu stypendialnego. Utworzono Fundusz Pomocy Socjalnej dla będących w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej studentów i rodzin studenckich. Zajmowaliśmy się profilaktyką i likwidacją uzależnień. Analizowaliśmy stan zdrowia studentów i warunków pracy Akademickiej Służby Zdrowia. Miniona kadencja przyniosła wiele nowych inicjatyw kulturalnych, jak na przykład reaktywowany Festiwal Fama, konkurs Śpiewać Każdy Może, koncerty dla ludzi pracy. ZSP rozwinęło, kierując się koniecznością, działalność gospodarczą, będącą uzupełnieniem skromnego budżetu. Powstały i rozwinęły się jednostki gospodarcze, szczególnie Akademickie Biuro Kultury i Sztuki ZSP Alma Art i Studenckie Biuro Usługowe ZSP Student Service oraz Dział Gastronomii Rady Okręgowej. Realizacja nowych zadań i inicjatyw programowych łączy się z wysokimi kosztami. Prowadzona przez ZSP szeroka działalność socjalna, zlecona przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, powoduje stałe perturbacje finansowe. Należy pamiętać, iż dawny system finansowania nie istnieje. Zwracamy się do władz uczelni i województwa z prośbą o określenie takiego systemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o naukę, kulturę i turystykę, które skierowane są do całego środowiska akademickiego, a także do społeczeństwa regionu. Oczywiście nie tylko brak środków jest tu barierą. Są nim nieraz nieprzemyślane decyzje. Realizacja Festiwalu Fama, o którego reaktywowanie oraz realizowanie środowisko nasze szczególnie włożyło wiele wysiłku i aspiracji, stoi pod znakiem zapytania. W wyniku przerostu ambicji warszawskich działaczy i braku reakcji ze strony kierownictwa Rady Naczelnej ZSP. Szanowni zebrani, jestem pod wrażeniem, a jest to nie moje zdanie, albowiem w trakcie przerwy obiadowej wymienialiśmy to z gośćmi zaproszonymi, pod wrażeniem organizacji, dyscypliny i merytorycznej dyskusji, jaka toczy się na dzisiejszej konferencji. A przecież wiemy, że jest to organizacja, która powstała dopiero 2,5 roku temu. Powstała przy ogromnym zaangażowaniu części aktywu po to, ażeby dać szansę dla studentów, dać szansę dla młodych pracowników nauki, pracy społecznej, pokazania się z jak najlepszej strony, a przede wszystkim przygotowania się do spełnienia trudnego zawodu absolwenta na stanowisku pracy i w codziennym życiu. 2,5 roku czasu to krótki okres. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że był to okres trudny w naszej całej sytuacji społeczno-politycznej i w naszym życiu. I uważam, że największe osiągnięcie, to co było kilkakrotnie już tu powtarzane, jest to, że w tej trudnej sytuacji, w tym krótkim okresie czasu udało się w województwie szczecińskim na terenie miasta Szczecina wypracować aktyw. Jest to największy sukces tego okresu czasu. Nowy aktyw, który w ciągu tego okresu czasu potrafił we wszystkich szczecińskich uczelniach zorganizować
Rzeszenie Studentów Polskich. Wprowadzić do tego rzeszenia prawie 1800 studentów i młodych pracowników nauki. I dzisiaj nie zastanawiamy się nad tym, co już robić, a zastanawiamy się nad tym, jak rozszerzać naszą działalność, jak poprawiać struktury, jak dochodzić do tego, co organizacyjnie dla nas by było najlepsze, wchodzić w układ wydziałów i instytutów, powiązać się organizacyjnie z uczelnią. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że aktyw to jeszcze mało. Żeby było lepiej, to przede wszystkim ta dobra, przykładna organizacja i dyscyplina musi przechodzić na wszystkich członków związku. Że musi się rozszerzać baza członkowska. Bo z jednej strony WSP, Politechnika, ale z drugiej strony nie pogniewają się tu obecni przedstawiciele Pomorskiej Akademii Medycznej, czy nawet Wyższej Szkoły Morskiej. Jest to za mało w stosunku do możliwości i potrzeb, jaka przed tą organizacją stoi. I zadanie kolejne, które bliżej i szerzej musi być rozwiązywane, to jest sprawa pracy ideowo-wychowawczej. Praca społeczna, działalność zawodowa, to jeszcze za mało, ażeby członek ZSP po ukończeniu studiów mógł być wartościowym partnerem i obejmować szybko stanowiska kierownicze, które na niego czekają. I sprawa ta, która została podjęta przez was, to sprawa wsparcia ze strony młodej kadry naukowej. Jest to mało w stosunku do możliwości i potrzeb rozwoju tego ruchu. Cieszy natomiast z punktu oceny władz wojewódzkich i miastach to, że Rzeszenie Studentów Polskich wchodzi w sprawy miasta i regionu, że swoją działalność wiąże nie tylko ze studiami, ale swoją przyszłą pracą. Dlatego prace naukowo-badawcze, studenckich kół naukowych i chociażby to, co chcecie dzisiaj podjąć, sprawa gminy Stepnica, szerszego objęcia patronatem tej miejscowości, to wzbudza podziw i nakazuje, żeby dalej rozwijać i kierunkować działalność. Prace dyplomowe, dyplom dla miasta Szczecina, działalność kulturalna, fama, która trochę jest na zakręcie, ale jestem przekonany, że po dzisiejszej konferencji przy udziale tutaj przewodniczącego ta szansa będzie pozytywnie rozwiązana nie tylko dla Szczecina, ale przede wszystkim dla całego ruchu w kraju. Szkoda, że w trudniejszym okresie czasu stać nas było na bardziej śmielsze inicjatywy i śmielsze decyzje. Dzisiaj potrzeba jest powrotu do tych działań, które zostały rozpoczęte w tamtym okresie czasu. A także udział w ruchu turystycznym, w zagospodarowaniu terenu, w całym układzie sportu, który tu słyszałem, zasługuje na pochwałę i te tendencje, które zostały tutaj pokazane, powinny być rozwijane. Nie jest przecież niewiadomą żadną, że większość uczących się na szczecińskich uczelniach tu wiąże swoje życie i tu będzie pracować w najlepszym okresie czasu. Ale nie odkryję tu tajemnicy, jeżeli powiem, że zadaniem uczelni to nie tylko przygotowanie i wypuszczenie absolwenta. Zadaniem dzisiaj uczelni jest to, ażeby absolwent uzyskał wysoki poziom kompetencji zawodowych. Żeby absolwent wychodząc z uczelni miał także ukształtowane właściwe oblicze osobowe. Ażeby wyróżniał się
właściwą postawą społeczno-polityczną. A mamy świadomość, i tego nie musimy przed nikim ukrywać, że i wśród studentów, a i absolwentów znajdują się ludzie, którzy od takiego wzorca są bardzo daleko. Znamy powody dzisiaj tego. I nie jest to w żadnym wypadku wina ZSP. Lata 80-81 przyniosły bowiem głębokie przeobrażenia świadomości przede wszystkim młodego pokolenia. I wina leży po stronie władz, które zaniedbały proces pracy ideowo-wychowawczej. Wina leży także po stronie przeciwnika politycznego, który dążył do tego, ażeby podważyć wszystko to, co socjalistyczne, to, co zostało wypracowane w trudzie przez naszych rodziców. Poczucie tego zawodu ze strony młodzieży, rozgoryczenia spowodowane tamtym okresem czasu, spowodowało to, że dzisiaj część młodzieży jest poza działalnością polityczną pozytywną. Wręcz część młodzieży jest na stanowiskach wrogo nastawionych. Dzisiaj nasze zadanie jest i nasza praca jest dlatego trudna, ale konieczna. W tym okresie czasu, mimo trudnej sytuacji, możemy powiedzieć to, co było w referacie i w materiałach, że nastąpiła widoczna poprawa. Poprawa w każdej dziedzinie, także i na uczelniach. Ale według badań, które są prowadzone na bieżąco, jeszcze na koniec 1984 roku prawie 60% młodzieży stawiało się jako młodzież, jako pokolenie stracone, bez perspektyw specjalnych. A 35% młodzieży widziało swoje oparcie w socjalistycznych związkach, w tym także ZSP. To jest jeszcze skala, to jest obraz, jaki panuje wśród młodego pokolenia. Dlatego i ze strony ZSP, ale przede wszystkim biorąc pod uwagę uczelnie, ze strony kadry, ze strony organizacji partyjnej, należy wymagać innego działania, innego podejścia do spraw wychowania i do spraw młodzieży. Oczekujemy tego i wymagać będziemy od władz administracyjnych wszystkich tego uczelni. Szanowni delegaci, szanowni goście, wystąpienia przedstawicieli centrali na takich konferencjach powinny być krótkie i maksymalnie zwięzłe, stąd też do takiej reguły będę chciał się dostosować. Jest tak, że każda z naszych organizacji środowiskowych posiada swój zewnętrzny wymiar, który można pokazywać jako swojego rodzaju wizytówkę innym środowiskom. I wydaje mi się, że dzisiejsza dyskusja, jej przebieg świadczy o tym, że tymi wizytówkami środowiska studenckiego są trzy sprawy, które w sposób, nazwijmy to, w naszym zrzeszeniowym wydaniu wzorcowy zostały w środowisku szczecińskim rozwiązane. To przede wszystkim pewna formuła rozwoju studenckiego ruchu naukowego, która procentuje zaangażowaniem się organizacji w rozwiązywanie procesów dydaktyczno-wychowawczych, zaangażowanie się organizacji w to, co kształtuje wychowawczą formułę zrzeszenia studentów polskich. To jest fama, o której tak wiele mówiono i chcę od razu zaproponować pewne rozwiązanie, bo nie na dyskusji, tylko te trudności należałoby pozostawić. Wydaje mi się, że jedyną formą rozwiązania tych różnego rodzaju kontrowersji będzie w najbliższym czasie spotkanie dwóch komitetów wykonawczych Rady Okręgowej i Rady Naczelnej i wszystkie sprawy nierozstrzygnięte do tej pory, które nie są dopowiedziane, zapewne z winy centrali, na tym spotkaniu uległyby rozstrzygnięciu, bo uważamy, że z korzyścią dla zrzeszenia studentów polskich należy tak postąpić, a jeżeli na tej drodze rozwoju zrzeszenia studentów polskich będą stały prywatne ambicje i interesy, to
będziemy te ambicje i interesy przykrawać do tego, co się nazywa interesem Zrzeszenia Studentów Polskich. I wreszcie trzecią sprawą, która w moim przekonaniu charakteryzuje dzisiaj środowisko szczecińskie, tą formułę działania organizacji w szkole wyższej, to jest bardzo dobra współpraca z władzami uczelni, z władzami politycznymi, administracyjnymi regionu. Nie jest to powszechne dzisiaj w skali całego Zrzeszenia Studentów Polskich. Wielokrotnie w dyskusji podawaliście przykłady tego. Ja przyjmuję to jako pewien wzorcowy, nazwijmy to, model rozwiązywania tego, co czeka Zrzeszenie po 12 kongresie. Te trzy sprawy w moim przekonaniu budują autorytet organizacji ZSP w środowisku szczecińskim, ponieważ jest tak w polityce, że autorytetu nikt nie daje. Na autorytet pracuje się i te 2,5 roku Zrzeszenia Studentów Polskich w Szczecinie to czas ciężkiej pracy, która owocuje dzisiaj autorytetem organizacji. Być może mogłaby ona być liczniejsza, ale jest jednocześnie organizacją już na tyle dynamicznie działającą, że potrafi rozwiązywać, jak pokazywaliśmy w dyskusji, sprawy trudne i najważniejsze. Wydaje mi się jednocześnie, że kończy się w Zrzeszeniu czas świętowania. Konferencje, które w tej chwili zbliżają się do końca, zostało ich jeszcze kilka, powinny zamknąć pewien etap w Zrzeszeniu. Etap dyskusji nad tym, w jakim kierunku będzie zmierzać organizacja, etap dyskusji nad poszukiwaniem pewnej perspektywy politycznej, historycznej dla organizacji, a zaczyna się czas ciężkiej, trudnej i bardzo często wytężonej pracy. Rozstając się na kongresie, powiedzieliśmy sobie, że o tym, w jakim stanie spotka się organizacja i w jakiej kondycji na swoim 13. kongresie, zadecyduje praca, zadecyduje to, w jaki sposób każdy z nas będzie rozumiał te powinności, jakie postawił przed nim 12. kongres, w jaki sposób uchwały 12. kongresu zostaną zapisane w postaci programów działania rad uczelnianych, rad okręgowych, wreszcie rady naczelnej. Chciałem prosić o to, aby podjąć w najbliższym czasie działania zmierzające do tego, aby akcja Lato w tym roku była w nowej sytuacji. Była w sytuacji, w której będziemy potrafili przekazać to, że przejście od 1. do 12. kongresu było wynikiem procesów politycznych, jakie zachodziły w Zrzeszeniu nie na przestrzeni 4 dni kongresowych, ale zachodziły na przestrzeni kilkunastu miesięcy poprzedzających kongres, a w zasadzie zachodziły od kongresu założycielskiego. I wreszcie podjęcie tej akcji będzie, tak jak to część koleżanek i kolegów mówiła, rozstrzygać o tym, czy będziemy na pierwszym roku mocniej zakotwiczeni, czy będziemy w dalszym ciągu dryfować, ślizgać się po nielicznej grupie koleżanek i kolegów studentów pierwszego roku. Chciałem, kończąc już to swoje krótkie wystąpienie na drugiej konferencji okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Szczecinie, podziękować w imieniu Komitetu Wykonawczego tym wszystkim koleżankom i kolegom, którzy kończą działalność w ruchu studenckim, tym wszystkim, którzy w ciągu tych 2,5 lat dawali z siebie bardzo wiele, bo dawali swój czas, swoje możliwości, swoje umiejętności, służąc pewnej idei, której na imię Socjalistyczny Ruch Studencki, idei, której na imię Zrzeszenie Studentów Polskich. Nie jest to łatwe, nie było to łatwe. Jak trudne, to każdy z nas tylko potrafi sam to ocenić, ile dał siebie, a twierdzę, że te koleżanki i koledzy, którzy kończą działalność w środowisku szczecińskim, dali od siebie najwięcej, jak mogli dać. Chciałem podziękować tym wszystkim, którzy wspomagają Zrzeszenie Studentów Polskich w środowisku szczecińskim. Bez was ten rozwój pewnie byłby trudniejszy. Bez was te sukcesy, o których tak wiele mówiono na tej sali, a nawet mówiąc o tym, co nie zostało rozwiązane, wyglądałoby zupełnie inaczej. I chciałem życzyć rozwoju dalszego środowiska szczecińskiego, naukowego przede wszystkim. Szczególne miejsce zajmie tutaj niewątpliwie Uniwersytet Szczeciński. Chciałbym wyrazić przekonanie, że w tym rozwoju środowiska szczecińskiego będzie miało swoje miejsce Zrzeszenie Studentów Polskich. Chciałem życzyć, aby taki program przyjęła druga okręgowa konferencja Zrzeszenia Studentów Polskich. Będzie to warunek realizacji uchwał 12. kongresu w środowisku szczecińskim i będzie to warunek dalszego umacniania Socjalistycznego Ruchu Studenckiego w polskich szkołach wyższych.
Tym wszystkim, którzy w tym dziele będą uczestniczyć, chciałem życzyć trudnej i wytężonej pracy. Tym wszystkim, którzy to dzieło będą wspierać spoza środowiska studenckiego, chciałem życzyć cierpliwości w wysłuchiwaniu próśb, rad za to, co będzie się działo w najbliższym czasie. I zupełnie prywatnie, osobiście chciałem podziękować Włodkowi Kotwasowi za to, że przez długie miesiące prowadził naszą organizację w środowisku szczecińskim, za to, że przygotował tę organizację w sposób właściwy do kongresu 12, za to, że przekazuje ją dzisiaj w ręce Jacka Kozłowskiego. Członkami Komitetu Wykonawczego Rady Okręgowej ZSP w Szczecinie zostali wybrani wiceprzewodniczącym Rady Okręgowej ZSP Jacek Kleczaj, sekretarzem Rady Okręgowej ZSP do spraw organizacyjnych Włodzimierz Waśniewski, sekretarzem do spraw informacji Stanisław Habrych, sekretarzem do spraw nauki Piotr Golec, sekretarzem do spraw turystyki, dyrektorem oddziału Biura Podróży i Turystyki Zrzeszenia Studentów Polskich Almatur Romuald Księże Polski, sekretarzem Rady Okręgowej ZSP do spraw kultury, dyrektorem Alma Art Rafał Węgrzyński, sekretarzem do spraw sportu Krzysztof Wójcik, sekretarzem Rady Okręgowej do spraw socjalno-bytowych Krzysztof Strzelecki, sekretarzem RO do spraw zagranicznych Małgorzata Zawadka, sekretarzem do spraw młodych pracowników nauki Marek Skowroński, sekretarzem do spraw studentów pracujących Leszek Zawicki.